roku. Proszę Państwa, ja się niczego nie boję. Zwłaszcza nie boję się Państwa. No jak się Pan boi Boga? Okrzyków. Nie boję się Państwa okrzyków. Natomiast chcę przeprowadzić tą komisję. Ale nie zgodnie z zasadami. Panie Marszałku, pan nie może prowadzić komisji bez czołgiem, Panie posła, Marszałku, którego nie ta sprawa dotyczy. Pan łamie prawo do obrony, Panie Marszałku. Pan poseł Ziobro był poinformowany. Nie był poinformowany. Jest w Krakowie, dzwonił do niego, jak był w samolocie. Pan poseł Ziobro nie był skutecznie poinformowany. Wczoraj było ustalone, że ma być we wrześniu posiedzenie komisji. W związku z tym sam ponosi winę za swoją nieobecność. Pan kłamie, panie marszałku. Zbigniew Ziobro wczoraj był poinformowany, że posiedzenie komisji odbędzie się we wrześniu. Dzisiaj rano podstępnie zmieniliście termin komisji i nie chcecie poczekać na jego przybycie. Panie marszałku, proszę państwa, nie chcę sięgać. A może tam jest coś o karze śmierci, proszę pana, nie czytał pan? Na Białoruś! Na Białoruś! Proszę państwa. Panie marszałku, ja proponuję. Panie marszałku, ja proponuję wezwać policję w myśl tego wniosku złożonego przez członka Platformy Obywatelskiej. Kolejny, proszę o... Moje prawa. Policja nie, ale straż marszałkowską. A ja po raz kolejny zgłaszam wniosek o odroczenie posiedzenia komisji. Przed chwileczką rozmawiałem z ministrem Zbigniewem Ziobro. Jest w stanie w ciągu kilku godzin przyjechać na komisję. Czas kilka dni nie przyjechał i z własnej winy. A gdzie jest teraz? To kłamstwo. Kłamstwo, hańba! Wczoraj komisja ustaliła, że będzie posiedzenie we wrześniu. Na prezydium komisji takie ustalenie zapadło. Zbigniew Ziobro deklarował, że jest w stanie się stać w każdym terminie. Gdyby wczoraj zapadło ustalenie, że dziś jest posiedzenie komisji, Zbigniew Ziobro byłby tutaj od rana z nami. Jeśli deklaruje, że jest w stanie przyjechać w ciągu kilku godzin, to nawet w najgorszych czasach, kiedy rozpatrywaliśmy wnioski o aresztowanie, komisja przerwała i poczekała na posła. Panie marszałku, to jest bardzo dobre porównanie, dlatego że nawet bez uczestnictwa posła nie odbywały się komisje nigdy, jeśli poseł deklarował, że przyjedzie. I nie jest też prawdą, co pan marszałek powiedział, że nie jest to postępowanie sądowe, bo jest to przedprocesowe postępowanie i to jest postępowanie, które przede wszystkim ma dać szansę posłowi, którego sprawa dotyczy, przedstawienie swojego wyjaśnienia. Pan uniemożliwia przedstawienie. To jest łamanie zasady konstytucyjnego prawa do obrony i jeśli pan będzie kontynuował, to będzie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Panie marszałku, była lista mówców przed przerwą i mieli zabrać głos posłowie. To już nie prawo kaduka, to bezprawie Platformy. Nie zabijajcie demokracji! Pan nie panuje nad salą. To jest kompromitacja, panie marszałku. Tak zwany marszałku! Panie marszałku, wysoka komisjo, ja nie słyszałem ani słowa z tekstu, który odczytał pan prokurator krajowy Staszak. Nie słyszeli również posłowie komisji regulaminowej. Nie słyszeli posłowie, nie słyszała opinia publiczna, nikt tego nie słyszał, więc ja nie mogę się do tego odnosić, skoro nikt nie słyszał zarzutów, jakie były postawione. Więc panie marszałku, nie będę się do tego odnosił, dopóki pan prokurator krajowy Staszak nie przeczyta w tego sposób wyraźny, taka, żeby cała opinia publiczna mogła to poznać. I jeszcze jest jedna rzecz. Panie marszałku, teraz jeśli w takim trybie będziemy procedować uchylenie immunitetu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, to powstaje pytanie, czy odczytanie tych zarzutów będzie skuteczne, skoro nie ma go na sali, a jeszcze raz pana informuję, jest on w stanie przybyć za 3-4 godziny. Powstaje pytanie, czy prokurator, który następnie będzie kierował taki akt oskarżenia do sądu, a następnie sąd, będzie miał prawo do badania, czy legalnie nastąpiło uchylenie immunitetu, czy było prawo do obrony zagwarantowane, czy było zagwarantowane prawo udziału i obecności posła Ziobry na tej komisji. Ponadto powstaje kolejny problem, czy taka uchwała będzie zgodna z konstytucją.